Hej, witam Was. Dzisiaj wracamy do naszego poczciwego, starego programu do nagrywania. Bo musiałbym chyba sformatować dysk, żeby wszystko się naprawiło. Jeżeli ktoś czytał komentarze, to mniej więcej wie, o co chodzi, albo mówiłem w ogóle, na którymś odcinku. Przynajmniej Terror. Ostatnio sobie ustawiliśmy skład. Zastanawiałem się, czy nie trzeba będzie czegoś tutaj poprawić. Ale może spróbujmy tak, jak jesteśmy. A czekajcie, czy my mamy jakiegoś heavy'ego? Nie mamy żadnego heavy'ego. Mamy rakietiera, ale nie mamy żadnego heavy'ego. Może lepiej by było zamiast Scouta wziąć jakiegoś gunnera. Aha, gunnera też nie mieliśmy, bo... No bo nie mamy żadnego gunnera. No dobrze, no to jakby trzeba będzie jakichś gunnerów w najbliższym czasie wyszkolić. Scout to scout, okej. Okay. Celownik, granat, granat, apteczka, apteczka. Nie no, myślę, że tutaj wszystko ok, możemy... Możemy lecieć na tę misję. Nie mamy starego programu, znaczy nie mamy nowego programu, więc nie mamy stopera, nie wiem ile odcinek trwa. Będę musiał sobie radzić w tradycyjny sposób, patrząc na zegarek. Ale dobra. Przynajmniej będziecie mieli trochę lepszą jakość tego nagrania. We've gotten reports of alien activity A ja albo spróbuję ostatnią próbę przywrócenia tych ustawień, żeby się nagrywało dobrze. Albo jeżeli się nie uda, to zmienię po prostu jakiś program. Chyba, mam nadzieję, że to nie jest ten Trorian, nie zaatakował mi innych też programów do nagrywania i inne programy będą chodziły ok. No bo jeżeli coś się będzie działo z innymi programami, na przykład tym programem, którym nagrywałem przez półtorej roku. Aha, zaczynamy tutaj też wokół, tak? Nie. Co? Solid copy, Big Sky. Strike one has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. Co to za mapa? Aha. Kurde. Ten fragment się po... ten... wydaje znajomy. Ale tutaj była na tej drodze się zawsze zaczynało. Nie wiem, na początku trzeba sprawdzić pewnie tutaj. Kto tutaj jest? Scoutik. Zamian. Panka, wycofajmy troszkę do tyłu. Może tutaj z tyłu też można by było coś przejść. Załatwione. Dobra, jest ok. Kasia. Ruszam do celu. Idę. Tutaj. No dobrze. Zobaczymy ile osób jeszcze będzie stracimy. Jasne, zaczynajmy bledzenie. Nie wiem, czy nie lepiej było może Steading Weapon włączyć sobie. No bo jednak jak otworzymy te drzwi, tu nic nie powinno nam wyskoczyć, jak otworzymy te drzwi, to lepiej żeby mieć pewien strzał. No, prawdopodobnie to też spieprzyłem. Okej. Ale o dziwo. Nic tu nie widzę. Attention, l'ennemi réplique. O, flouterki. Strasznie daleko, ale to flouterki się trafiły. Wyruszam! O kurde. Kolega jest blisko. Dlaczego nie masz szans zabić? No za trójkę jedynie trafiłaś. Snajper nikogo nie widzi. Do góry też za bardzo wybiec nie może. Da, komandir! Zmienimy tutaj. Oczywiście źle się w ogóle ustawiłeś. To jest. Ale nic tu nie poradzę na to. Ty widzisz jednego, ale wycofaj się do tyłu. A, źle to się wycofaj. Lepiej było za tą, tutaj, za ten telewizor się schować. Wypatruję nieprzyjaciół. Tak jest, broń w pogotowiu. Troszkę jest ten tutaj groźny, którego trafiliśmy, bo on może nam załatwić naszą... Budzę na straże. Naszą Kasię. Wiewiórkę. W ogóle Kasia miała taki pseudonim Wiewiórka, przez to, że była ruda. Nie
Myślę, że zostawimy jej ten pseudonim. Jak się tylko zmieni, to będzie wiewióreczka. O kurde, to jest miło. Cywil. Niedobrze. Co to dwóch zareagowało? Chyba dwóch, bo jeden dźwiga, a drugi... O Jezu! Czart, nie może być! Kolejny cywil zginie, pewnie? A nie! Wow! To są jaja, że trafił. Dobra, kolejny cywil. No dobrze. Niestety nasz snajper nic nie będzie mógł dalej zrobić. Bo sobie źle stoi. No trudno. Przechodzę na pozycję. Skocz tu. Mam nadzieję, że tam nic nie wypaczysz. Nie, ale widzisz tego jednego. Dobra. Niestety nie trafiłeś. Celnie został trafiony. Snajpera sobie ustawimy tu. Kto to jest? Tabul. Tabul mógłby do niego rozstrzelić. Prisiucił. Załatwił Gneja. Ty niestety nikogo nie widzisz. Ale zrobimy to tak. Idę. Wycofaj się tu. Ty wskocz tu. Wiem, że się wystawisz teraz na strzał, ale się spróbujemy uleczyć. Dobra. Tutaj sobie przeładuj. Ty ich widzisz trzech. No spróbuj, jakbyś go zabiła, byłoby fantastycznie. Chyba go zabiłaś. Zostało ich tylko dwóch, którzy raczej do ciebie nie mają, w łatwy sposób nie są w stanie strzelić. Prawdopodobnie zabiją dwóch cywilów. Cofają się! O, idą chrysalidy. Chodźcie tylko do mnie. This specimen is nothing like the others. Seems like they got one of everything. O, chodźcie tylko do mnie. Prawdopodobnie dużo, wiele cywilów stracimy. No ale to nic na to nie poradzę. Na razie trzech. Dobra, gdzie jest mój... O kurde, ja ciebie tak przestawiłem? Cholerka. To trochę zawaliłem. Tylko 1%, że trafisz w nich. Ale może Shredder Racket? Jakbyś wycedziła? No... Spróbujmy. Jeden cywil zginie, ale... Boom! Jakbyś trafiła, byłoby dobrze. Zmiękczymy ich trochę. Właśnie. To mi się podoba. Teraz tak, ty ich tutaj troszkę widzisz. Najbardziej by mi pasowało tego floaterka ściągnąć, ale niestety... O kurde, ty tylko widzisz snajperze jednego? Czy nie trafiłeś? Akuty! Aha, Lipton. No, spróbuj. Dobra, trafiłeś, ale nie zabiłeś. Ty widzisz dwóch, jednego tylko z tyłu byś widział. Chciałby mi zabić tego tutaj. Tego, który jest bliżej. Już idę. Wycofajmy się tutaj. Przeładujmy. Kurde, mam ostatni strzał. Później mogę mieć problem z amunicją. Jest, tylko tak, jakie mamy tutaj celność? 86. 3 razy po 80. O, ale do tego mógłbym spróbować. Pięknie. Zawsze to jeden chrysalid mniej. Spróbujmy jeszcze tego wyciąć. Boże, nie dziwię się. W sumie dwa chrysalidy. Ty tego nie zabijesz, ale jakbyś trafił, byłoby przyjemnie. Okej, okay, jesteśmy w stanie chyba zabić ich w następnym odcinku, w następnej turze. Aha, ten jest problemem teraz.
No nie, jak się tak wystawi, to może jest będzie trochę łatwiej. O, będziemy mieli zombiaka jednego. A to jest problem. Ten zombie jest problemem. Dobra. 6 straconych, no dużo już. Okej. Ten zombiak jest problemem. Tu mi pasowało jednego z nich ściągnąć, tylko którego. I raz przeładować. Spróbujmy tego. Przeładuj. Ty możesz wyskoczyć tutaj. 65%, no. Dobra. Tutaj przeładujmy. Snajper. 72%, no. Powinieneś go załatwić. Okej. Okay. 72% dla ciebie to jest, widzę, że niezbyt dużo. 69. I to mam rakietiera. Okej, 69. Tak naprawdę to wolałbym, żebyś się wycofał tutaj. I spróbował stąd do niego strzelić. Wiem, że to są 3% mniej. Ale jeśli ten zombie wstanie... Musimy się tak odsunąć, żeby ten zombie nie mógł do mnie dojść i mnie zaatakować w jednej turze. As unprofessional as it sounds, okay. The bite seems to have turned him into a zombie. No dobrze. Cholera! Tabul będzie mógł do niego dwa razy strzelić. Ten zrobił dwa ruchy. Jeszcze coś tam przyjdzie? Pewnie te dwa floaterki. Nie, floaterki tam zabijają. Okej, okay, tu mam chyba przeładowaną amunicję, więc dwa strzały pewne. Bierzemy. Raz. O! Jakbyś drugi critical trafił, to go zabijesz. Dobrze. Na tabula można liczyć. Przeładujmy. Przeładujmy. Wyruszam! Przeładujmy. Przeładowana! Bym mógł się ruszyć do przodu. Ale na razie zgonimy. Przeładujmy. Zanim ruszymy dalej, musimy się troszeczkę wstrzymać. Słyszę floaterki. To jest pocieszające, bo jeżeli są tylko floaterki, to nie będziemy mieli już raczej problemu. Ale jeżeli będą tam się jakieś krysalidy, jakieś zombie trafią, to powiem wam, że może być różnie. No na razie musimy podchodzić. Szukając tych zaginionych floaterków, które gdzieś tam poleciały sobie zabijać cywili. O, a ciebie... Miałeś być za osłoną. A ty sobie weszłeś na to. Teraz nie wiem, czy ty nie masz osłony, bo jesteś odkryty. Powinieneś mieć połowiczną osłonę, ale nie masz. No dobrze, zaryzykujmy Steading Weapon. Mam nadzieję, że cię nie stracimy, panek. Przeczekuję teren. Wypatruję wroga. No dobrze. Co to było? Leci, kurde, niedobrze. Niedobrze, bo panek jest odkryty. Dobra. Uff. Kurde, tam skinął kolejny. No dobrze. Ty panek w ogóle nie widzisz. Żeby było śmieszniej. Wyruszam! Biegnij tu i strzel do niego. 35%! Naprawdę! Jajko. Jednej kratki brakuje. Czemu to wszystko się musi tak jakoś dziwnie układać? Tu też jednej kratki, nie? 36%. Okej. Okay.
Tak, точно. Że Tabor będziesz go widział. Stąd. Okej, okay, nie widzisz, naglądanie. Mogłabym było do niego podbiec. Mamy w sumie trzy strzały, więc... Zaraz będę na miejscu. Z czystej teorii 36% powinno powodować, że jeden z tych strzałów trafimy. Ach, chybiłem gnoja. Ale to jest tylko teoria. W praktyce to wiecie, że to różnie bywa. No, a jednak... Aż mi fiknął. Drugi wystarczył. No dobrze. To czwit. Pobiegnij za osłonę. Teraz zeskoczyłeś na dół. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Okej. Okay. Ty się rozglądaj. Jestem w drodze. Ty się rozglądaj. Wypatruję, nieprzyjaciół. No dobrze. Został nam aktywowany jeden floaterek. I tam coś zabija nam cywili. Już straciliśmy prawie wszystkich. Ale co zrobić? Niestety nic nie jesteście w stanie zrobić. Wypełniają! Zaraz będę na miejscu. Dobra. Znowu bym przeładować. Zaul. Tutaj się rozglądamy. Muszę przeładować. Ty sobie włącz steading weapon. Jak jest wniemanie? Rozglądaj się. Przeładuj. Wypatruję, nieprzyjaciół. No dobra. Ale nam pojedzie teraz panika. Cicho tam! Słyszeliście coś? Po tej misji. Jeszcze prawdopodobnie jedna, druga grupka. Okej. Okay. Floaterki. Pewnie jest dwie grupki floaterków. Może jedna grupa zombiaków. Już tam idę. A jak będą laserowe broni, będziemy mogli troszeczkę agresywniej grać, a tak to widzicie. Zaraz tam będę. Muszę się oszczędzać. Przystupają. Zaraz. Do góry na razie nie mogę wyskoczyć, tak? Ale schowajmy się tu. Przeczekuję teren. Mogę siać! Ładujmy. Ja jest wniemanie. No i dobra. Idziemy powolutku. Jeden floaterek jeszcze nam został. O, właśnie ten. Really? Teraz jest flankowany, to pewnie się ruszy gdzieś poleci. Cofają się! No właśnie. Mówiłem wam kiedyś, że tak jest ta gra zrobiona, że jeżeli flankujecie obcego, a on nawet mógłby was do was strzelić, to na 99% tego nie zrobi. Nie wiem, tak jakoś to sobie ustawili. Pięknie. Ciekawe, czy jestem tam w stanie jeszcze kimś podbiec, żeby mu drugi raz wysadzić. O, jesteśmy. Ruszam do celu. Wiewiórka jest w stanie. No to dobij gnoja. Tak jest. Aż mi fiknął. Tak jest. Teraz tak. W tamtym budynku nie ma drzwi. Ale sprawdźmy, czy tam coś jest, czy tam czegoś nie ma. Okej, wygląda na to, że tam jest czystą. Czyli musimy iść do tego budynku. No w tym budynku prawdopodobnie będziemy mieli towarzystwo. Tutaj są jakieś te... Jakieś... lodówka jest z szafkami, co powoduje... Dwóch cywilów uratowaliśmy. No to nie będzie na zero. Chodzi tak to mało pocieszające. No ale cóż. Mój wyborowy strzelec. Jest! Użyj wypełniają! Biegnij tutaj. Wypatruję wroga! Rozglądaj. Steading weapon. One przemyślą. Kontakt. Dobra, jest. Ostatnia grupka. I są cywile tam, którzy mogą zaraz zginąć. No dobrze. Tamtych mamy z tej strony. Pasowałoby, ciekaw, czy sam byś kogoś widziała. Nie widzisz. Snajpera by mi pasowało. Tak ustawić, żeby mógł strzelać coś, ale niestety chyba jedyne miejsce byłoby tu.
Was понял. Czegoś możesz uszczelić, tak? 10% na krytyczny. Szanse były minimalne, że go załatwisz. A, podbiegnij tu. To jest taka przerobiona mapa, powiem wam. Bo wiem, która to jest mapa, tylko że ona jest troszeczkę przerobiona. Troszkę ją skrócili, tak mi się przynajmniej wydaje. O kurde, ale obrywają. Ale tamta trójka cywilów jest już martwa, a panika na całym kontynencie wzrośnie drastycznie. Nie wyszło mi. Snajper. Czy snajper możesz jakoś tak ustawić, żeby mógł kogoś strzelić? No, ustaw się tu. Jeżeli polecą tam na lewą stronę, to będziesz mógł do nich strzelać. Jeżeli nie polecą na lewą stronę, będzie ząg. Wypatruję nieprzyjaciół. Ale tutaj poczekamy sobie na nich. Nie no, ale polecieli w prawą stronę, więc raczej snajper ich nie wypatrzy. Chyba, że ten gdzieś nam na tyły wyląduje. O, cywil zginął. Okej. Okay. Ile ich tam jest? Ile ich tam było? Snajper. Chciałbym cię ustawić tutaj za pełną osłoną. Wciąż nie wiem, gdzie ten jeden floaterek jest. No, ładnie tam kogoś sflankowałeś, ale nie możesz strzelić do niego. Tu bym miał dwa strzały. Chyba skorzystam. Albo i nie skorzystam. Wiewiórkę by mi pasowało przesunąć na tą drugą stronę. Gotowa do akcji! To tutaj jest... Karol. Karol widzi tylko tego jednego. No dobrze. Tu bym mógł może wbiec do środka. Tutaj jest dobre miejsce. Ale wtedy ten będzie mógł mi łatwo znaczy tak zwiększyć sobie... promień skrętu. Może zostań na razie tutaj, przeładuj. Można wyczynać. Zrobi sobie... Tu mam jeszcze moją rakietierkę. Wyruszam. Która podbiegnie sobie tu. To jest broń pogotowiu. Okej. Ten podleciał tu, zabije cywila. Ale fatalny, fatalny ten terror jest. Wszystkich cywili w sprawie straciłem. Ile dwóch udało mi się uratować? Karol? No i Karol. Bo trzeci twój Overwatch, trzeci raz pudło. A wstydziłbyś się. No, 52%? Duża odległość? A, przeżył. Tabul? Zniął jego! Ściągnęliśmy Overwatcha, bardzo mnie to cieszy. Teraz okay. Ty możesz wyźbić tutaj. Tam zostało jeszcze ich trzech. Wyznaczam nie widzisz ogniu. Żadnego. Przeładuj. Karol by pasował mi, żeby przeładował. Ale to... Dobra, zrobimy to tak, podbiegniemy tu, włączę sobie Overwatcha, Karol sobie przeładuje, a w następnej turze podbiegniemy do tych regałów. Kurde, nie widzisz go, naprawdę. Znaczy to teoretycznie mógłbym tam rakietę strzelić. Rakietą jestem, jeżeli nie chybisz, to powinieneś go zabić. Uwaga, rakieta chybiła celu. Mówiłem, żebyś nie chybiła tylko. Pogorszyli tą celność rakiety, to nie było dobre. Okej, okay, tam z dachu spadł. Wciąż nie wiem, gdzie jest ten jeden, który tak odleciał sobie. Gdzieś on pewnie na tyły nasze wskoczył. Uuu, kurde, trafił mi snajpera. A jest tutaj jednak. Nie! Aż kurde.
pełna osłona. I mnie trafił. Jak oni tam stoją w ogóle? A ja ich w ogóle w tym momencie nie widzę. Ruszam do celu! Znaczy to jest trochę takie głupie, to co zrobiłem z twierzką. No bo... Wypatruję drogę! Wychodzicie, gady! On obszawa się! Mógłbym niby wyskoczyć, ale po tym co widziałem przed chwileczką... Rozkaz wypatruje wrogów! Pozwólcie, że się wstrzymam z tak takimi... Jest. ...wycieczkami. No dobra. Zaczęliśmy człowieka. Okej. Okay. Czy tu ryzykować? Ruszam. Ryzykujmy. Jeden z nich tutaj jest. Nie widzę kolejnej dwójki. Cel zlikwidowany. Powiedzmy, że zakładam, że jest ta dwójka na dachu. Mam scouta. Tu jest scout. Jakby coś, jakby był jakiś overwatch, to go ściągniesz. Okej. Okay. Wypełniają. Okazuje się, że nie ma ich tutaj. Wypatruję wroga! Tak jest, broń pulsuje. Jasne, naciągnąłem oblidzenie. Podejrzewam, że są na dachu. Albo i nie. Ciii, chyba coś słyszałem. Albo są na dachu tutaj w tym miejscu właśnie, tylko u góry. Dlatego ich nie widzę. Robi się. Skocz tutaj. O, czy gdzieś go widać? Niestety. Raczej on jest, raczej są na dachu. Tak zakładam. Zaraz tam będę. Tutaj. Tutaj. Ty jesteś wolniejszy trochę, Tabul. Okej. Okay. Poniął. No mieli mnie z tyłu zaś. Podchodzicie, gady! To jest posłowie Jonsa. Rozkaz wypatruje wrogów. No dobrze. Wypatruje wroga! Wyznaczam strefę ogniową. Jest ich dwóch. Wciąż nie wiadomo gdzie są. Jak latają, to i tak ich tutaj. Skasowałbym mi na górę, jeżeli wybiegnę, to z kołtem. Żeby ograniczyć do minimum overwatcha. Tak jest. O właśnie, gdzieś jest. Skąd? Ach, cholera! Jednak u góry. Tak jak wam wspominałem. Teraz się dowiemy gdzie są. Jak wybiegniemy do góry. Okej, jest tutaj. Ach, cholera! No dobrze. Tam nie mam granatów. Granaty by się teraz przydały. To jest trochę ryzykowne, bo on jest w stanie dolecieć. Dawaj, biegniemy dawaj, sobie dawaj. Chyba tutaj. To też nie było takie najlepsze, bo jak oni podlecą gdzieś w tym kierunku, to mi go sflankują. Karol, ile ty masz? 76, a ty? 75. Mimo wszystko Karol będzie lepszy, żeby sobie tam poszedł do góry. W ogóle kto ma granat? Ty masz granat? O, masz dwa granaty. Już tam idę. To dajesz tu. Ciebie schowamy tutaj. Że nawet jeżeli by zlecieli na dół, to raczej nie powinni nam krzywdy zrobić. Okej, szamy, overwatch, overwatch i overwatch. Okej, właśnie się tego bałem.
Ale nie strzelił, na szczęście. No, no dobrze. Ty go widzisz, tego drugiego bym chciał, żebyś trafił. 56%. No to na dwa strzały jeden powinien trafić. Raz. Wiesz co za chrień? Tylko czy ja chcę ryzykować? Z drugiej strony. Wbiegając tutaj. Jeden strzał. Ta dwójka podbiega, ma drugi strzał. Czy ty jesteś w stanie tam do góry wybiec? Jesteś. Z tyłu. No to musimy liczyć, że tym razem ci nie trafią. Z ochotą. Że twój Lightning Reflex znowu wygra. Aha, nawet nie zadziałał. To niedobrze. Wolałbym mimo wszystko, żeby zadziałał. Okej, okay. dobra. Ufok odstrzelony. Mamy jeszcze tak, strzał tutaj od tabula. Jest, koniec. Uff, skończył się ten fatalny terror. Jeden nasz żołnierz stracony i dwóch cywili tylko uratowanych. Co oznacza, że panika eksploduje po prostu. Eksploduje masakrycznie na całym kontynencie. No ale nic na to nie poradzę. Jestem po prostu słaby i tylko tyle mogę na swoje usprawiedliwienie powiedzieć. Tylko jeden awans. Dobra, domowe apteczki. Zdecydowanie 32, aż panika skoczyła. Co oznacza, że we Francji jest mocno. Teraz będzie rzutkiem pewnie misja. No, dobra, weźmy jednego inżynierka. Nie mam znowu tych. Kolejnego satelitę stracę. A nie mógłbym kupić. No to jest 140, nie ma tyle kasy. Kurde, ale traciliśmy tu. Commander, our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. Okay. Muszę czekać aż. Commander, we're detecting a new contact. Much larger than anything we've previously encountered. Teoretycznie oni mogą nawet atakować na naszą bazę, bo to jest NOA, Nap of Earth, czyli podchodzący do lądowania. Może również wylądować, co będzie dla nas straszne w skutkach. Ale ignorujmy ten. O, mam jeden myśliwiec, ale co to duży, to nie, to ja sobie wolę go zostawić na jakiegoś małego. Raz już zrobiłem taki błąd. O, uprowadzenia. We have multiple reports of new abductions in progress. The locations are marked on the hologlobe. Uprowadzenia. No to na uprowadzenia już prędzej sobie pójdę. Mam nadzieję, że tamten nie wyląduje. A nawet jak wyląduje, to nie, pewnie na niego nie pójdę. Okej, uprowadzenia trzeba dać troszeczkę szansę poza. Czy tam weźmy sobie jednego medyka, drugiego medyka i z doświadczonych żołnierzy. Tej infantry na tą misję. Może bym dał szansę rekrutom się wykazać. Weźmy sobie jeszcze Molka, z takich bardzo doświadczonych. I trzech rekrutów bym na tą misję chciał. A raz. Ale muszę w ogóle. Tych 59 to nie wiem, czy nie trzeba od razu wyrzucić. Wiadomo, że jak się im scope'a da, laserową broń i laserowy cerownik, to oni no będą w miarę użyteczni, no ale to też trzeba później wypośrodkować, bo tak, skopa na pewno chcę dać snajperowi, bo lepiej mieć jednego strzelca, który się praktycznie nie myli, niż takich, którzy troszkę będą lepiej strzelali, ale i tak bez rewelacji. No, a to widzicie, 15 to już jest ok. 67, a ty masz 66. To myślę, że scope'a jeszcze tobie damy. Drugiego. Mamy scope'y chyba wykorzystane. Tu jest medyk i ty będziesz naszym drugim medykiem. O, 14, czyli dosyć szybki, więc będziesz pewnie scoutem. Lub... to jeszcze taki, możesz być medykiem też.
Gdzie jest apteczka? Dobra, jest apteczka. Musisz mieć tą zbroję, żeby mieć życia trochę więcej. Tu jest ok. Nawet bym wziął sobie tą... zwiększył to twój zasięg. Niestety, Paweł, jesteś wolny strasznie. Ale no nic na to nie poradzę. Ty musisz mieć tak jak jesteś. Ty też, 6 życia to jest tak optymalnie na razie, bo oni tak za 5 trafiają. No wiadomo, jak cię trafią, to i tak was zabiją, czy byście mieli te zbroje, czy nie. Dopiero jak kupimy te lepsze zbroje, te z materiałów obcych w Eloy, to wtedy będzie szansa. Można 6 życia. No i dobrze. Jesteśmy ready do kolejnej misji, ale to już jest kolejna misja, więc trzymajcie się, dziękuję wam za uwagę. Myślę, że jeszcze z 2-3 odcinki nagram tym programem, a później pomyślimy nad przywróceniem kamerki i kursora w jakimś innym programie, ale to jest przyszłość nasza. No ale to straszny był ten terror. Ale miejmy nadzieję, że nie liczą się początki i z każdym terrorem będzie coraz lepiej. To tak jak zaczęliśmy w ogóle ten sezon, znaczy tą granie w Long War'a, na początku było tragicznie. Miażdżyli nas w każdym odcinku tak, że nie wiedzieliśmy jak się nazywamy. A już teraz nawet dostałem komentarz, że ktoś stwierdził, że to jest poziom easy. Więc no jest postęp, jest na pewno postęp. No i miejmy nadzieję, że będzie coraz większy. Z każdym odcinkiem sobie coraz bardziej mechanikę Long War'a poznaję, a jak poznaję mechanikę, to mogę więcej przewidzieć, a jak mogę więcej przewidzieć, to jest lepiej. I tym pozytywnym akcentem zakończmy ten odcinek.